Hejka, kochani, witam Was w takim trochę szepczącym odcinku Manifestu Pokojowego. Rodzina śpi, ale ja mam Wam coś do powiedzenia, ponieważ miałam taki trochę breakthrough dzisiaj, że tak się mówi, bądźmy wdzięczni, trzeba być wdzięcznym za wszystko, co się ma. Trzeba w ciemnych momentach pamiętać, ile się ma rzeczy, żeby być wdzięcznym. I to się tak mówi, ale dalej pozostajemy w tym, w energii, robię coś, żeby było lepiej. Więc ja jestem wdzięczna, żeby było lepiej, ale z założenia, żeby było lepiej, musi coś być nie tak. A dzisiaj jest pięknie, jest po prostu tak pięknie. Był ciepły, wiosenny dzień, teraz był przyjemny, wiosenny wieczór. Pada deszcz i pachnie deszczem na betonie. Jak to mówił Tako. I to jest zapach świeżej wiosny. Jest tak pięknie i przyjemnie, że tylko się to prosi, żeby pozwolić sobie, żeby było dobrze, nie? Jest po prostu tak pięknie. Niczym niepodsycane, niewymuszane. Jest po prostu pięknie. Czasami myślę, że warto sobie pozwolić na to, żeby było dobrze, nawet jeśli wiemy, że mamy nierozwiązane rzeczy. I w tej gonitwie samoulepszenia ciągłego, jakby zauważenie, że już jest pięknie. Dodawałam na Instagrama dzisiaj, bo opiszę Wam, jak wyglądał ten filmik, ten Reels. Laska powiedziała, say the weird thing. I wtedy był Stitch, laski, która powiedziała, skoro pracujesz nad tym, żeby kochać siebie, to znaczy, że już siebie kochasz, bo skąd inąd miałoby przyjść akt takiej dobroci w stosunku do samego siebie. Jeśli starasz się nad tym, żeby było u ciebie lepiej, to już dostrzegasz dobre rzeczy. Nie do końca aż tak działa ta analogia. Analogia. Ale tak to czuję dzisiaj. I nawet jak są takie myśli męczące, które są zawsze z tyłu głowy. Jak o kimś na przykład myślimy bardzo długo i tak macie wrażenie, że to po prostu nie opuszcza waszej głowy i że wasz żywot jest przesycony myśleniem o tej osobie albo tą osobą, albo że cały czas jesteście w energii tej osoby i jak faktycznie da się doprowadzić do takiego momentu relaksu fizycznego i spokoju, przez to właśnie pozwolenie sobie na spokój, że jakby nawet jak próbujecie w myśl taką medytacyjną zauważyć swoje myśli, a nie być nimi, to jednak są rzeczy, które tak intensywnie się o nich myśli, że są przytłaczające, jednak my jesteśmy w kuli tej myśli. Nawet jak próbujemy powiedzieć, że odstawiamy to, my tego to obserwujemy, to dalej jakoś nie da się fizycznie z tego wyjść, a jak faktycznie złapiecie moment, kiedy po prostu jesteście wy i nie ma tej drugiej osoby, która jest miłą myślą w waszej głowie, tylko jesteście sami wy, nakiwsieńcy emocjonalnie, to jesteście w stanie jakby przyjąć, że ja faktycznie myślę teraz o tej myśli. Ja jestem i myślę o tej myśli. Tak dzisiaj miałam ten moment, że właśnie w końcu pozwoliłam sobie na tą myśl i wtedy ona przestała być tak ogromna. I wtedy można się nią nawet cieszyć. Ściany są brudne, ponieważ to jest miejsce, w którym przyklejałam na ścianę kartkę, żeby malować, jak jeszcze mieszkałam w domu rodziny w Gdyni, w którym jestem teraz. Więc siedzę w bardzo przyjemnym miejscu. Przyjemnego wieczora. Wieczoru? Wieczora? W przyjemnym życiu. Ja naprawdę dzisiaj czuję bardzo dużo wdzięczności za życie, za życie, jakie mam, za wolność, którą ja mogę czuć, żyjąc moim życiem. I jak naprawdę nie da się ukryć, że te wszystkie malutkie momenty, kiedy starałam się, żeby było lepiej, naprawdę się skumulowały na to, że szczęście się napędza w moim życiu. I wszystkie ciężkie momenty faktycznie doprowadziły do
takiego zdjęcia coraz dalszych skorup, które już mnie nie obciążają w sposób, w który obciążały kiedyś. To są takie naprawdę małe gesty w stosunku do samego siebie. I właśnie życzę Wam tego, żeby... Życzę Wam tego spokojnego trybu funkcjonowania, że sobie wybieracie, kiedy... kiedy chcecie obejrzeć coś ciekawego, a to nie musi lecieć cały czas, żeby zagłuszyć emocje ciężkie. I żebyście złapali w pewnym momencie taki moment, w którym autentycznie jest po prostu dobrze. Nie ma problemu do obgadania, nie ma momentu zastanawiania się, czy moje zachowanie teraz nie jest uwarunkowane tym, jak wyglądało moje dzieciństwo. Po prostu tak się zachowuje. Po prostu tak jest. I nawet nie myślicie o tym, że po prostu tak jest. Nie ma tej myśli. Robicie i oglądacie, i się cieszycie i zwracacie uwagę na ładne rzeczy. Coś tutaj małego się dzieje, światło się odbija w fajny sposób. Jest po prostu autentycznie pięknie i dobrze. Nie ma na co narzekać. I czujecie, jak się... jak to szczęście jest coraz bardziej, czuje się u Was, u siebie. No. Prosta, mała myśl ode mnie, dla Was. Zróbcie z nią, co chcecie. Ale koniecznie, koniecznie, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie na ten temat i na inne tematy. I jeszcze z ogłoszeń. Będę miała ogłoszenie, ale będzie dodawane na Instagramie, a chciałabym, żeby osoby, które mnie nie obserwują na Instagramie, też o tym wiedziały. Więc już teraz informuję wstępnie, że 27 kwietnia o 18 odbędzie się wystawa moich prac w Gdyni w Fali Nowej Kultury. To wszystko jeszcze będzie podane i będzie wydarzenie i takie rzeczy, ale już przedwstępnie. Więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i będzie połączony z warsztatem ze wspaniałą kobietą, z dr Agatą Rudnik z Uniwersytetu Gdańskiego na temat samooceny i tego, jak z nią pracować. To jest taka bardzo właśnie osoba lekka. To będą lekkie warsztaty. Chciałabym, żeby całe wydarzenie było takie lekkie i w zgodzie z nami wszystkimi. No. Więc już tutaj... No i oczywiście funkcjonuje dalej zbiórka, bo to jest podlegające pod dyplom mojego przyjaciela. I no właśnie. I jakby nasza inicjatywa. Więc jakby ktoś był w stanie jeszcze tak pomóc, to będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. I no i tyle. Mam nadzieję, że się zobaczymy 27 kwietnia. I życzę Wam pięknego tygodnia. Już nawet nie chcę mówić, że te wszystkie breakthroughs, które miałam, dzieją się podczas Wielkanocy, czyli symbolicznego zmartwychwstania i to się obejmuje cały kosmos. To wszystko jakby się tam składa. Katolicy to nie są tylko nudni księża. Katolicyzm na początku był bardzo ludową, taką dla ludzi rzeczą. I... A to może nie o tym. Ale byłam nawet poświęcić koszyczek. Ponieważ liczą się małe rzeczy. I byłam w tym kościele i zobaczyłam, jak przepięknie się odbija witraż na podłodze. Że to faktycznie widać, kiedy witraż jest zaprojektowany tak, żeby był widoczny przy wschodzie słońca, a kiedy jest zaprojektowany na światło zachodnie. Ale to o tym kiedy indziej. Więc dzięki i buziaki. Cześć.